Cześć, siemanko, z tej strony Noli. Dzisiaj odcineczek, w którym goni mnie slime, więc musimy szybko uciekać. Znajdujemy się na super flacie i będziemy musieli przejść grę, ale jak widzicie, wszędzie jest TNT, więc jeżeli zrespi się tu jakiś creeper albo lawa, to jest koniec, to jest po całej grze. Jeżeli ci się spodoba ten odcinek, zostaw łapkę w górę, bo trochę się namęczyłem, żeby zrobić ten świat. Także za łapkę ci będę mega wdzięczny. Dobra, lecimy, bo tu nie ma czasu do stracenia. Bardzo fajne rzeczy tu się respią, bo tutaj wszystkie mogą się struktury zrespić, nawet lava lake, więc o, właśnie taka lawa jest dla nas nieprzyjemna. A, pusta skrzynia w ogóle. Cały czas nas gonią slimy. Przynajmniej te TNT jest o tyle fajne, że możemy pozyskać go mega dużą ilość i się nim na przykład posadzić. O, i to jest mega dobre. Dobra, druga chata kowala, ty. Mam nadzieję, że te chaty kowala wszystkie nie są puste, co? Tu jest iglo. Czy ja chcę wejść? Dajcie, mamy dużo podsadki, więc spróbujemy wejść w iglo. W ogóle jak z dupy zrenderowane iglo, tak swoją drogą, nie? O, dobra, wchodzimy. Dlatego z dupy właśnie, że no widzicie, co tu się dzieje. Dobra, idziemy stąd. Tam jest spadek do wnętrza planety. Nie chcemy tam być. Dobra, ale łóżko zabierzemy. Zabierzemy ze sobą crafting, bo też się może przydać. Piecyk, nie wiem, piecyka nie, bo nie mamy jak. Ale tu jest skrzynia i w tej skrzyni na pewno coś będzie w skrzyni. Dobra, mamy na wiadro. Dobra, tylko tak, jedno wiadro nam nic nie da na pewno, bo musimy trochę tych wiaderek zebrać, żeby zebrać lawę z tych. No bo ja nie wiem, jak mamy inaczej zrobić. Dobra, dobra, to mi się podoba. Ja wiecie co, zbiorę wszystko, nie wiem, co w tym challenge'u się przyda. Więc póki jest dzień i tak dalej, to będę zbierał wszystko. Żeby ten challenge utrudnić, to nie będę spał wieczorem. Nie będę spał i wtedy będą szkielety do mnie strzelać, wszystko będzie do mnie strzelać. I to nie będzie fajne, bo jak creeper się zrespi i wybuchnie, to jest koniec, nie? Bo wiecie, co się stanie, jeżeli tu coś wybuchnie. Komputer rip, komputer rip. Są cave spidery, ale jest dzień, więc się nie będą respić. Chociaż tyle. Kurde, ale żelazo potrzebujemy. Bardzo żelazo, bardzo żelazo. Sprawa wygląda tak, że ja bym zrobił na razie raz, dwa. No tyle wiaderek, ile się da, nie? Cztery wiaderka na razie bym potrzebował. A tu zrobimy sobie YOLO akcję. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Git jest, dobra, spadło na dół. Ja przeżyję, chyba nie przeżyję, dobra, wiecie co? Zjem sobie to, podjem sobie trochę chleba. YOLO, przeżyję, dobra, easy. Skoro mamy cztery wiaderka, to tak, na pewno zabieramy do jednego wodę, bo będzie nam potrzebna. Dawaj, diaksy, spoko. I dobra, i to wiaderko jest mi bardzo potrzebne, właśnie teraz to zrobię. Z tego względu, że tak, mamy już ile wiaderek? Cztery, super. Niestety portal będziemy musieli zrobić w młodzieżowy sposób, więc zabieramy całą lawę, jaką znajdziemy. A tu były dwie chaty kowala, więc mamy już cztery lawy, więc jeszcze sześć będziemy potrzebowali. Zabrane, zbieramy trochę surowców i idziemy w jakąś inną wioskę znaleźć. I może pójdziemy tam, bo tam może być w sumie bardzo dobry lud, jeżeli chodzi o żelazo. Tylko kurde, jak ja sam potem zejdę, wiecie co? Nie, odpuszczamy ten pomysł, odpuszczamy na razie piramidę. Siema wiedźma. Jeżeli zostawicie suba, to zaraz wszystko wybuchnie. Także zostawiajcie, bo ja wiem, że chcecie zobaczyć ten wybuch. Zostawcie suba teraz. Kolejne dwie skrzynie i w jednej mamy, no dużo złota, to jest, mówię, spoko. A w drugiej, cyk. Ty no mam, ewidentnie mam niefart do żelaza. Totalnie zero żelaza teraz. Chyba z pięć skrzyni już zobaczyłem i zero żelaza, no halo. Nie no, to jest żart. Ktoś tu był wcześniej i obrabował te skrzynie. O, to lubię. Co to tam jest? Zaraz idzie. O nie, ja tam nie chcę iść. Tam jest dużo. O, kilo. Tam jest dużo tego. Redstone'a. Ja się boję, że jak jeden raz uaktywnię mechanizm, to cały świat leży. Dlatego na razie na spokojnie sobie chodzę, zbieram wszystko, jest git, nie śpieszymy się. Ło, i to jest jackpot, dobra. Ile mamy w ogóle wiaderek? Raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebujemy 10. Kolejne cztery, więc jeszcze dwóch wiaderek potrzebujemy. Więc jeszcze potrzebujemy ile? 3 plus 2, 5 żelaza, bo już jedno mamy, nie? O nie, zaraz będzie noc. Dobra, jesteśmy w coraz lepszej drodze. Jeszcze tylko jedno wiaderko jest potrzebne. Stronghold tam jest. Dobra, mamy stronghold. W strongholdzie zrobimy portal. Dobra, tam damy radę. Dobra, nawet nie potrzebujemy wiaderka tak to. Tylko musimy się tam dostać. Ojej, to będzie trudna przeprawa. Creepery już widzę. Jump. I musimy tam jakoś dojść. Mam nadzieję, że nie spotkamy jakiegoś skeleta z łukiem flame, nie? Bo to będzie najgorsze, nie? Na razie na spokojnie sobie biegniemy. Jest git. Tu jest portal room, dobra. Odsuń się ode mnie, dobra. Już tu nie wejdzie gość. To on do mnie strzela. Dobrze, że tutaj na dachu nic nie ma. Tam jest skrzynka i tu jest skrzynka. Te dwie skrzynki to ja bym chciał zobaczyć jeszcze. Kurde, łóżek nie wziąłem z wioski. Kurde, no. A chciałem smoka łóżkami zniszczyć. Ty, no. Halo, dobra, dwie perły mamy. Tam jest kolejna wioska, dobra, to tam pójdziemy potem. Póki mamy taką pogodę jak nie inną. Tutaj jest wejście. Nie, tu nie ma wejścia, gdzie jest wejście? Dobra, zresztą ja mam kilo, czekaj. To trzeba zniszczyć. Jedno oko w portalu. Ja nie chcę go niszczyć. Skoro sprawa wygląda jak wygląda, to portal sobie zrobimy tutaj, nie? Bo to najłatwiejszy pomysł będzie. Spodę sobie wylejemy tutaj. Portal zrobiony na luzie. I teraz tak, trochę tych wiaderek przesadziłem, ale no ja myślałem, że nie wiedziałem, że znajdziemy od razu ten, nie? To możemy wywalić. Dobra, tu jakaś skrzynka by się przydała. Kurde, jakiś spawn point byśmy też sobie zrobili. Dobra, więc zrobimy tak. Zrobimy sobie platformę, na której postawimy tak. O kurde, ja nie mam tego jak zapalić, ja nie mam flinta. Przecież tu nie mam flinta na tym świecie. Dobra, trzeba będzie tu użyć starej metody. O, 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 o. Jest szansa.
No weź się zapal, please. O, dobra, za pierwszym razem, ty, gitara, dobra. To skoro to zrobiliśmy, super, to możemy sobie teraz tak, crafting, łóżko, wiem, że mam nie spać, nie będę spał, ale chcę sobie po prostu spawn pointa ustawić na razie, a w ogóle możemy pozbierać. W sumie tak, to będzie najlepsze, pozbierajmy tą całą labę. Jakaś mała skrzynka też, choć pewno nie padnę, ale tam. Zawsze warto się ubezpieczyć. To złoto plus coś do podsadzki, czyli bierzemy to TNT. O, bloków sobie nafarmimy, to jest myśl. Dobra, bloków sobie nafarmimy. To weźmy może z dwa drewna, guziki sobie zrobimy. Dobra, wchodzimy tutaj. Wszystko mi się podoba. Okej. To już nie mogłem się w tym portalu zrespić. Mending, spoko, dobra. Tu obsydian, no to tutaj nie wrócimy raczej. Teraz tak, szczerze wam powiem, trzeba zapisać kordy. Trzeba wrócić na bazę, bo zapomniałem w sumie wziąć craftingu, nie? Nie wiem, jak chcemy craftować złoto. Jeszcze jak tu jesteśmy, to poświetlam. Nie podoba mi się, że tu jest tak ciemno. Podsadzanie się TNT w netherze, to jest koks pomysł. Każdy nie było bloku złota na tym portalu, niestety. Na razie to ja biegnę i szukam fortecy. Mam nadzieję, że nie będzie trollowa forteca milion kratek dalej. Na razie się na to zapowiada, bo ja tu nic nie widzę. Miałem sobie pozyskać te surowce. Dobra, daj mi tą pochodnię. Zacząłem dostrzegać plusy w posiadaniu tego TNT. A teraz możemy się już podsadzać tym normalnie, a nie jakimś tam TNT, które jest bardzo ryzykowne. Teraz jeszcze zadam wam jedno pytanie. Jak ktoś zgadnie dobrze, to dostanie ode mnie 50 zł Google Play kartę. Albo po prostu Paysafe karta, będzie mógł sobie wybrać. Tylko musisz subskrybować kanał. A pytanie brzmi tak. O której godzinie nagrywam ten odcinek? Musisz co dokładnie co do minuty podać. O której godzinie? W komentarzu. I napisz na przykład, nie wiem, 14:18 to moja odpowiedź, nie? Żeby było git. Bo jak tak w międzyczasie, jak tutaj z wami nie gadam, to sobie złoto zbieram, nie? O kurde, weź to pokaż, widziałeś? Wskoczyłem tu, prawie spadłem, a tu jest forteca, ty, jeden white normalnie, w sensie, o, jedna szerokość, tylko tak to bym nie znalazł tej fortecy, ty. Ja cię dupię, ale fart. Teraz pytanie, jak fart ze spawnerem, czy znajdziemy szybko, czy nie? Siemano, widzę spawner, weźmy sobie złote jabłko, no i let's go. Ty, ta złota siekierka taka słaba? Dobra, to będę bił ich mieczem. Dobra, ile mamy już? Takie coś się robi w razie czego, żebyś mógł się schować zawsze, ale ja tam tego nie preferuję nigdy. No stary, osuń się, jak ja cię pacnę, to... Nie no, to musi mi siekiery, bo jak walnę tego pik... Nie, ale się spadło, dobra mam. Jakbym walnął... No patrz, jak stanął, ty! Co, już nie zejdziesz, stary. Masz, uciekaj, nie chcę cię tu. Wiedziałem, że jak kliknę, to... Tak, ja sobie walczę z nimi na luzie tak naprawdę, ryzykując trochę, no bo to nie jest speedrun żaden. Dobra, jemy złote jabłko i idziemy na nich. No, strzelaj. Dobra, mamy 6, więcej nie potrzebujemy, bo dokładnie wiemy, gdzie jest portal. No i w sumie tyle, nie? Wracamy na chatę. Także mamy 30 złota w ogóle, mam nadzieję, że to wystarczy. Ja tu przylazłem. I gdzieś tutaj, czekaj, gdzie to było? Znalazłem, wracam, mam nadzieję, że moja pamięć fotograficzna zaprowadzi mnie do spawnu. Tam były pigliny, nie? To tam będziemy tradować. Napatoczył się jeden, zaczynamy trading. Rzuć mi wszystko, please, nie chcę mi się tu czekać, rzuć mi. Super, stary, super. Właśnie teraz dowiecie się, dlaczego nie gram speedrunów ostatnio. Patrzcie, to jest żart. 33 złote sztabki, ja dostaję tyle nuggetów, ani jednej perły. Dlatego ostatnio nie gram speedrunów, bo cały czas mam takie szczęście, cały czas. Wchodzę do netheru milion razy i zawsze, nieważne czy jedna sztabka, czy 150, nie ma pereł, nigdy. No patrzcie, co on mi rzuca. No, wytradował wszystko, nie ma nic. A... Sorry, to przez zdenerwowanie teraz wyszło. No miejmy nadzieję, że to już wystarczy. 37, no chodź tu. Jak powiedz, że nie spadniesz, jak cię podkopię, błagam cię. O, nareszcie, brawo. Jeszcze brakuje nam ile? Jedna w portalu, dwie mamy, trzy, dwóch nam brakuje. Dwóch pereł. Więc nawet najgorszy loot nam daje wejście już. Dawaj, byle co, stary. Patrzcie, jak ten gaz próbuje mnie namierzyć. Patrzcie, co on robi. No stary, rzuć, nie chce mi się już biegać. Ja to mam pecha, naprawdę. A ten gaz cały czas mnie goni. Cały czas się do mnie zakradał. Nara. Ja pierdzielę, kolejne 30 po to, żeby na cały stack złota dostałem raz perły, raz. I tak cały czas mam, dlatego nie robię speedrunów ostatnio, bo mi mózg wysiada, naprawdę. Ej, endermany, ty. Endermany, czekaj. Pierwszy nic, więc oni muszą dać we dwóch. Mała szansa. Jeden dał. Nie, a była szansa. Jest, dobra, walić te pigliny. Wracamy do domu.
Nareszcie mogę powiedzieć nara tej miejscówce. Trafiliśmy na dzień i nie mam żadnego jedzenia, ale możemy odpalić portal. Na całe szczęście mamy jedno oko w portalu, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, portal odpalony, idziemy po łóżka, nie? Dobra, najgorsze jest to, że creepery zostały. Dobra, teraz na około creeperów. Nie chcemy, żeby wybuchnęły. Nie chcemy też, żeby szkielet w nie strzelił, żeby wybuchły. Zanim wejdziemy do tej wioski, to tu jest taka skrzynka na widoku, a nam jedzenia brakuje. Dawaj jedzenie z 10 klepków. Trzy też mogą być. Chyba jest jeden problem. Mianowicie ja chyba podświadomie nie wziąłem tych łóżek ze sobą, bo z tego co widzę, to one się w ogóle nie respią w tych domkach. Czas na zmianę planu chyba. Pozbieramy sobie pajęczyny. A ja mam pajęczyny, dobra. Mamy trzy łóżka plus nasze w bazie, to jest czwarte, dobra. Więc potrzebujemy jeszcze tak, żeby było bezpiecznie, to potrzebujemy jeszcze ile? Cztery łóżka, więc cztery to jest 12 wełny. Jak dobrze liczę, 48 liści nam jest potrzebne. Dobra, to zrobimy to. Jeszcze drewno potrzebujemy. No, tu jest spawn, trochę niebezpiecznie, ale przecież nic się nam tutaj nie zrespi, możemy go zniszczyć, dobra. Łóżka wszystkie ready, wracamy. Można powiedzieć tak, że łóżka mam już przygotowane, jakieś budulce, coś ten. Wszystko do wywalenia, nic nam więcej nie będzie potrzebne. Jedynie co zrobię, to w razie czego jakbyśmy byli bardzo głęboko, to zrobię sobie taki kill off. A teraz tak, to wywalamy, to. Wiatr z wodą może, to ten, dobra, łóżka są. Powiem wam tak. Zrobimy coś szalonego. Nie będzie odwrotu teraz. Nie będzie odwrotu. Rozumiecie? My tam wchodzimy. Zapala się i wchodzimy. Nie będzie odwrotu. Mam nadzieję, że komputer mi nie wybuchnie, że zdążę. Więc musimy pokonać tego smoka na raz. A nagrywam teraz po tygodniowej przerwie, więc miejmy nadzieję, że dam radę. Ojojoj. Ojojoj. Będziemy słyszeć wybuchy, to wskakujemy. Jest walka z czasem. Boję się. Mój komputer teraz krzyczy. Wskakuj do tego endu. Nie jest tak strasznie, powiem wam szczerze, że minutę tutaj czekam, aż coś się stanie, na razie nic. No niestety, Minecraft nie chce ze mną współpracować, chyba sam się boi tego wybuchnąć, także wskakuje. I tak mam tylko jedną szansę, żeby pokonać smoka. F3 plus B, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ja nie wiem, po co ludzie robią półpłytki, tak szczerze, moim zdaniem półpłytki są useless. Czekajcie, schowamy się. Chowamy się, żeby nas nie namierzył, to jest taki trik, ale on bardzo chce nas namierzyć z tego co widzę. Ale upierdliwy smok się trafił. O, kręci się, dobra. Czyli będzie. Leci, teraz chwila prawdy, bo nie robiłem tego od dwóch tygodni, więc mam nadzieję, że się uda. Dwa tygodnie przerwy versus smog. Ojojoj. Nie uda się, niestety. Chociaż udało się, na styk, 8 łóżek. 8 łóżek i 2 tygodnie przerwy. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. A ja się z wami żegnam, na razie, do zobaczenia. Cześć.